Mówi się, że można wybuchnąć gniewem. Stresujące sytuacje, długotrwałe konflikty i urazy rzadko jednak kończą się prawdziwą eksplozją. Niestety w listopadzie 1965 roku malowniczym rogoźnikiem wstrząsnęły tragiczne wiadomości. Zabójczy szaleniec pociągnął na dno wiele osób, a biegli głowili się nad stopniem jego poczytalności. Bo czy w pełni świadomy, racjonalnie myślący mężczyzna byłby w stanie dokonać tak szokującej zbrodni? Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Dane niektórych osób wymienionych w odcinku zostały zmienione. Rogoźnik to duża wieś położona w Zagłębiu Dąbrowskim, kilkanaście kilometrów na północny wschód od Bytomia. Atrakcyjna lokalizacja u stóp gór, w sąsiedztwie lasów i dwóch dużych sztucznych jezior, sprawia, że wielu Ślązaków prowadzi w niej biznesy związane z turystyką. Zanim jednak powstały tu pierwsze państwowe ośrodki rekreacyjne, we wczesnym okresie PRL-u zatrudnienie zapewniały przede wszystkim firmy hutnicze i przemysłowe. Do najważniejszych należały nieistniejące już rogoźnickie zakłady materiałów ogniotrwałych, zakłady górniczo-hutnicze imienia Ludwika Waryńskiego i kopalnia węgla kamiennego Andaluzja w sąsiednich Piekarach Śląskich. W tej ostatniej pracował elektryk Jan Gumulak, który jeszcze w trakcie wojny ożenił się z niejaką Stefanią Lubicką. Mężczyzna nie posiadał wówczas własnego majątku, więc był zmuszony zamieszkać w rodzinnym domu wybranki, który stał przy głównej, choć niezbyt szerokiej ulicy. Stefania miała jedną siostrę i aż pięciu braci. Wszyscy członkowie rodziny Lubickich, włącznie z matką i ojcem, należeli do Świadków Jehowy. Gumulak, który był pod dużym wpływem ukochanej, również dołączył do zboru. Wkrótce para doczekała się dzieci. Na początku pobożna familia żyła zgodnie. Wszystko zmieniło się w 1954 roku, kiedy zmarł senior rodu i zostawił po sobie testament, który akceptował każdy oprócz Jana. Zatarg dotyczył przyszłego domu Gumulaków, mającego powstać w bezpośrednim sąsiedztwie działki Piotra, jednego z siedmiorga rodzeństwa. Panowie nie potrafili się dogadać, więc sprawa trafiła do sądu. Jan wymusił na żonie upoważnienie do występowania w jej imieniu i rozpoczął niekończącą się serię rozpraw. Wyrok z 1956 roku był dla niego korzystny, ale nie zastopował niechęci do spowinowaconych osób. Nowym hobby mężczyzny stało się studiowanie kodeksu postępowania cywilnego. W ciągu 8 lat, do końca sierpnia 1964 roku, Gumulak wytoczył Lubickim aż 17 spraw, z czego 13 dotyczyło szczególnie nielubianego szwagra o imieniu Józef. Pozwani nie pozostali mu dłużni, odwdzięczyli się 11 procesami. Elektryk musiał też walczyć z prokuraturą powiatową w Będzinie, która wytoczyła mu dwie sprawy, a także przeciwko komornikowi. 31 procesów w ciągu 8 lat nadawało rytm życiu rogoźnickiego pieniacza. Co ciekawe, Gumulak tylko raz skorzystał z pomocy adwokata. Sąd musiał przysłuchiwać się sporom o takie drobnostki jak uszkodzony płotek, prawo do korzystania z chlewika czy odcinka drogi dojazdowej. Jak wynika z lektury prasy z lat 60., tego typu zachowanie nie było wcale wyjątkowe. Każdego roku przed sądem powiatowym w Bytomiu toczyło się około 1000 spraw, z czego nawet 30% stanowiły tak zwane pyskówki. Błahe sąsiedzkie spory przeradzały się w wielomiesięczne, bezsensowne batalie nastawione przede wszystkim na upokorzenie przeciwnika w majestacie prawa.
Dręczeni nimi sędziowie przyznawali, że wolą prowadzić 5 spraw publicznych niż jedną pyskówkę. Problem był na tyle dotkliwy, że w marcu 1965 roku sekretariat Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu wydał dokument zalecający powoływanie w zakładach pracy, środowiskach miejskich i wiejskich, sądów społecznych oraz społecznych komisji pojedynawczych. Jan i rodzina jego żony byli niestety mocno zdystansowani wobec idei polubownego załatwienia konfliktu. Pogodzenie się nie wchodziło w rachubę. Mimo to bracia Stefani mieli dość tej niezwykle męczącej, a wręcz niebezpiecznej sytuacji. Jak wynika z książki Tadeusza Dyniewskiego Zbrodnia, zdrada, kara, rodzina Lubickich 12 lipca 1962 roku wysłała do autorów programu telewizyjnego Wszyscy jesteśmy sędziami list z prośbą o interwencję. W jego treści znalazły się m.in. takie rozpaczliwe słowa. Gumulakowi Janowi nie chodzi o majątek, ale by nas zniszczyć. Wygraża, że nas pomorduje. Ostatnio pobił tak straszliwie jednego z nas, Władysława Lubickiego, że leży w szpitalu 5 tydzień. Wróg całej rodziny mieszka w starym domku, a wokół niego my, bracia, pobudowaliśmy sobie domy jednorodzinne i nie mamy żadnego spokoju. A zwłaszcza mama, która też w tym starym domku mieszka. Oświadczamy, że ci ludzie, Jan Gumulak, jego żona i syn, są ludźmi niebezpiecznymi, mieszkającymi w środku nas. Dlatego zwracamy się z prośbą, jeżeli jesteśmy wszyscy sędziami, czy nie można by rodzinę, która wszczyna spory w 6 rodzinach, wysiedlić gdzie indziej? Gdyż z góry wiemy, że rozegra się tragedia i może być jeden czy kilku zabitych. List został podpisany przez wszystkich członków rodziny oraz 17 świadków. Z dwóch potwornie zwaśnionych stron w nieporównywalnie lepszej sytuacji byli Lubiccy, którzy wygrywali zdecydowanie większość procesów. Koszty batalii sądowych zostawały po stronie winnego i coraz bardziej dawały mu się we znaki. Ogólna suma, do której zapłaty zobowiązano Jana, wynosiła 23 tysiące złotych, co przy średniej pensji około 1800 złotych było potężnym ciosem finansowym. Ogromne poczucie krzywdy spowodowała też decyzja współwyznawców o wykluczeniu awanturnika ze zboru świadków Jehowy. Znieważony, atakowany z wielu stron Gumulak zatracał się w gniewie i zacietrzewieniu. Otoczony nieprzychylnymi osobami, z każdą kolejną porażką pałał coraz większą żądzą zemsty. Na domiar złego, awanturnik często korzystał z usług Bernarda L., który w pobliskich piekarach śląskich trudnił się redagowaniem pism procesowych. Domorosły konsultant z podstawowym wykształceniem twierdził, że prawo jest po to, żeby robić w lewo i podjudzał swojego klienta do wszczynania kolejnych procesów. Tragicznym zrządzeniem losu w poczekalni jego biura jeszcze w 1961 roku Gumulak natknął się na znajomego z dawnych lat, elektryka Wincentego H. Mężczyzna mieszkał w Piekarach Śląskich i pracował we wspomnianym już zakładzie Waryńskiego. Szybko okazało się, że ma niemal identyczne problemy. Uważał, że został skrzywdzony przez matkę, która w testamencie nie zapisała mu odpowiednio dużej części majątku. Doświadczenia podpowiadały Wincentemu, że nie może liczyć na ugodowe załatwienie sprawy ze szwagrem. Dla Gumulaka wrogiem numer jeden również był szwagier o imieniu Józef, który w Rogoźniku prowadził przydomowy zakład stolarski. Zaprzyjaźnieni mężczyźni mieli o czym rozmawiać. W końcu zaczęli snuć plany, jak na własną rękę raz na zawsze pozbyć się kłopotu. Podobno to Wincenty jako pierwszy wpadł na pomysł podłożenia lub przesłania wrogom paczki ze śmiertelną niespodzianką. Zjednoczeni w nieszczęściu kumple uzgodnili, że skonstruują bomby, które drogą pocztową zostaną dostarczone prosto do rąk znienawidzonych szwagrów. O odpowiedni materiał teoretycznie wcale nie było trudno. Okoliczne kopalnie zużywały tony specjalistycznych środków do kruszenia skał.
Wbrew przewidywaniom, znajomy górnik Jana odmówił kradzieży ładunku, co niestety nie zatrzymało nadciągającej tragedii. Wincenty wiedział, do kogo się zwrócić. Pomocy miał udzielić robotnik z zakładu Waryńskiego, 23-letni Marian K. Chłopak był nieznacznie niedorozwinięty umysłowo oraz wagarował, więc zdołał ukończyć zaledwie 3 klasy podstawówki. Mimo to lubił i potrafił majsterkować. W sierpniu 1964 roku Marian K. za sprawą Wincentego poznał Gumulaka, który poprosił go o wykonanie bomby z elektrycznym układem zapalającym. Mężczyźni przekonywali, że urządzenie ma tylko poranić, nie zabić. Kiedy Marian zgodził się wykonać konstrukcję, cała trójka zaczęła regularnie spotykać się w jego domu w Piekarach Śląskich. Lepiej wykształceni koledzy tłumaczyli chłopakowi zasady działania baterii i połączeń elektrycznych. Wincenty narysował schemat, który miał być zrealizowany, a Jan sukcesywnie dowodził wszelkie potrzebne komponenty. Brakowało tylko materiału wybuchowego, ale i temu udało się zaradzić. Marian zdobył go za pośrednictwem swojego współpracownika z kopalni, Pawła W. Tłumaczył koledze, że niebezpieczna substancja jest mu potrzebna do ogłuszenia ryb. Paweł z kolei dotarł do Jana T., który w zakładach Waryńskiego był górnikiem strzałowym, czyli osobą odpowiedzialną za dobór i detonację ładunków. Ostatecznie uzyskanie 2 kawałków amonitu i 2 spłonek kosztowało zaledwie 100 zł dla każdego ze znajomych mężczyzn. Prymitywna bomba była gotowa, ale Jan nie chciał ryzykować porażki, dlatego namówił Mariana do eksperymentu na hałdzie. Miał sprawdzić, czy prąd o napięciu 9 V będzie w stanie odpalić spłonkę. Nie wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami, więc mężczyźni zmodyfikowali projekt. Ostateczny kształt śmiercionośnej konstrukcji powstał na początku listopada 1965 roku. Wszystkie elementy zostały włożone do drewnianej skrzynki o wymiarach 30x25x20 cm. Metalowy pojemnik z materiałem wybuchowym i zapalnikiem był przytwierdzony do ścianek dzięki blaszce z puszki konserwowej. Wewnątrz znajdowały się też 2 4,5-woltowe baterie połączone szeregowo za pomocą drutu strzałowego. Dodatkowo 2 żarówki i blaszki na wysokości dziurki od klucza skrzyneczki. Diabelska maszyna, jak później nazywano konstrukcję, była pomyślana tak, że przy próbie otwarcia szkatuły kluczykiem i zetknięciu się blaszek nastąpiło zamknięcie obwodu elektrycznego. Dodatkowo mężczyźni włożyli do środka butelkę z benzyną, która w momencie wybuchu miała się zapalić i doszczętnie zniszczyć narzędzie zbrodni. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, złowrogi prezent miał nadejść pocztą. 9 listopada przesyłka została pieczołowicie zapakowana i przewiązana sznurkiem. Gumulak był na tyle przebiegły, że nie zaadresował paczki własnoręcznie, ale poprosił o to naiwnego Mariana. Twierdził, że z pochodzenia jest Niemcem, dlatego ma problemy z pisaniem w języku polskim i lepiej będzie, jeśli ktoś inny uzupełni wszystkie dane. Usłuszny chłopak zielonym atramentem zaadresował przesyłkę. Oczywiście nie podał personaliów prawdziwego nadawcy. Zamiast nich na papierze pakowym umieścił izbę rzemieślniczą w Katowicach. Następnie mężczyźni pojechali motocyklem Majsterkowicza do urzędu pocztowego numer 1 w Katowicach. Marian wypełnił blankiet i diabelska maszyna ruszyła w drogę prosto do rogoźnickiego warsztatu. Kompan Jana był ciekawy, kiedy adresat otrzyma skrzyneczkę. Gumulak odpowiedział mu, że za 3 dni, po czym wręczył chłopakowi 370 zł i obiecał, że niebawem dostarczy mu więcej pieniędzy. Kolejny dzień, czyli środa 10 listopada 1965 roku, był w Rogoźniku stosunkowo pogodny. Brak mrozu pozwalał listonoszowi na korzystanie z roweru.
Mężczyzna około 13 zapukał do drzwi znanego wszystkim zakładu stolarskiego. Miał wyjątkowo ciężką przesyłkę o masie około 3 kg. Józef Lubicki był szczerze zdziwiony. Nie spodziewał się żadnej paczki, ale pokwitował odbiór i polecił swojemu pomocnikowi, 20-letniemu Kazimierzowi, rozsłupać sznurki. Listonosz ruszył w dalszą drogę. Kiedy kilka minut później stał przy kolejnym progu, usłyszał huk. Już na ulicy zobaczył córkę Lubickiego, która biegła do zaopatrzonej w telefon gospody oraz ludzi zmierzających pod warsztat. Nie miał jednak czasu, aby sprawdzać, co się stało. Dopiero kiedy wrócił do urzędu pocztowego, dowiedział się, że tego dnia dostarczył śmierć. Żona stolarza, Antonina, tak później relacjonowała starszemu sierżantowi posterunku MO w Wojkowicach. Dzisiaj od rana mąż razem z Kazimierzem pracował w warsztacie mieszczącym się obok naszego mieszkania. O 9:30 pojechałam do Będzina na zakupy, konkretnie po klamki do drzwi. Kiedy o 9:30 wróciłam, zawołałam męża, aby pokazać mu swój zakup. Mąż zabrał klamki do warsztatu. Po chwili usłyszałam przez drzwi rozmowę. Był to głos kogoś obcego. Gdy rozmowa ucichła, powiedziałam córce, aby poszła zobaczyć, kto jest w warsztacie. Lucyna wstała z krzesła i w tym samym momencie rozległ się głośny huk i wstrząs tak silny, że z kuchni posypały się garnki. Wbiegłam do stolarni. Cała była wypełniona dymem. Po chwili dopiero dojrzałam leżącego w pobliżu drzwi Kazimierza. Mój mąż, który próbował się czołgać w stronę wyjścia, był poszarpany. Wybiegłam na podwórko, wołając ratunku. W chwili, gdy z każdej strony wsi nadciągali przerażeni mieszkańcy, przed posesją Lubickich zatrzymał się motocykl. Jego kierowcą był nie kto inny jak wykonawca bomby, Marian K. Chłopak po chwili odjechał, za to na miejscu zbrodni pojawiło się pogotowie. Niestety Kazimierzowi nie dało się już pomóc, a ciężko ranny Józef zmarł w drodze do szpitala. Milicjanci, którzy przybyli do Rogoźnika, rozpoczęli oględziny zakładu, w którym nastąpiła detonacja. Jak wynika z doniesień Życia Bytomskiego, jej siła była tak duża, że uszkodziła nie tylko stolarnię, ale też sąsiadujące z nią budynki. Mimo wszystko Gumulak się przeliczył. Wbrew życzeniom zamachowca, benzyna nie została zapalona i nie doprowadziła do zniszczenia dowodów zbrodni. Funkcjonariusze znaleźli m.in. uszkodzony klucz od skrzynki, fragment drewna, drutu i baterii, a także strzępy papieru z opakowania paczki. Dane Lubickiego wypisane zielonym atramentem poświadczały, że to właśnie on był celem skrytobójczego ataku. Choć z przekazu pocztowego wynikało, że przesyłka została nadana przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach, nikt z najbliższych zabitego nie brał takiej wersji pod uwagę. Rozpytywana rodzina i sąsiedzi nie mieli wątpliwości, kto tak naprawdę odpowiadał za podwójne zabójstwo. Wszyscy zgodnie zeznali, że awanturujący się od lat Jan Gumulak po ostatnim przegranym procesie wykrzykiwał, że wykończy swojego szwagra. Ekspertyza biegłych z zakresu pirotechniki potwierdziła, że bomba została zmontowana nieprofesjonalnie, z użyciem łatwo dostępnych górniczych środków wybuchowych. Wydawało się, że sprawa jest oczywista i zostanie szybko zakończona bardzo wysokim wyrokiem. Niestety, analiza grafologiczna wykluczyła jedynego podejrzanego jako nadawcę diabelskiej maszyny. Mężczyzna nie został też zidentyfikowany przez pracownicę poczty, która przyjmowała śmiercionośny pakunek. Jan wyszedł więc z aresztu z poczuciem wygranej. Nie podejrzewał, że kryminalni z komendy wojewódzkiej MO w Katowicach nigdy nie zamierzali mu odpuścić.
Podejrzany został poddany ścisłej inwigilacji. Z informacji uzyskanych przez Przemysława Semczuka wynika, że funkcjonariusze śledzili każdy krok Gumulaka i docierali do osób, z którymi się spotykał. Żmudna praca operacyjna wkrótce przyniosła oczekiwane efekty. Zaangażowani w sprawę pracownicy służby bezpieczeństwa dowiedzieli się, że pijany Marian w przypływie nagłych wyrzutów sumienia zwierzył się z udziału w przestępstwie swojemu koledze. Mężczyzna był przerażony, że jego dzieło zabiło dwie niewinne osoby. Dzień po nadaniu paczki podjechał motocyklem pod dom stolarza, żeby go przestrzec. Nie spodziewał się, że Poczta Polska dostarczy skrzynkę tak szybko. Skruszony chłopak w trakcie przesłuchania od razu przyznał się do wykonania bomby, ale utrzymywał, że nie miał pojęcia o zbrodniczych zamiarach znajomego. Na to, że Majsterkowicz faktycznie działał wspólnie z Gumulakiem, wskazywała ekspertyza grafologiczna. Charakter pisma aresztowanego zgadzał się z danymi na fragmentach opakowania. Marian został przebadany przez dwóch biegłych, którzy wyniki swoich analiz przedstawili w orzeczeniu sądowo-psychiatrycznym 14 marca 1966 roku. U młodego mężczyzny nie stwierdzono choroby umysłowej, a jedynie niedorozwój umysłowy nieznacznego stopnia. Według lekarzy konstruktor zdawał sobie sprawę z siły wybuchu amonitu i spłonki górniczej. Być może nie wiedział, że hermetyczne zamknięcie w szczelnej rurze metalowej wywołuje zwiększony efekt rażenia, gdyż nie stykał się z takim zagadnieniem. Mógł nie wiedzieć, że efekt wybuchu będzie tak tragiczny, ale przewidywał ranienie odbiorcy. Badaniom psychiatrycznym został również poddany Jan Gumulak, aresztowany w styczniu 1966 roku. Ci sami specjaliści zauważyli u niego cechy psychopatyczne na tle opanowującej go idei nadwartościowej, zbliżone do objawów maniakalnych i fantastycznych, powiązane z konfliktowymi warunkami środowiskowymi. W ich opinii nie oznaczało to jednak, że podsądny miał zniesioną lub ograniczoną poczytalność. Oskarżony mógł w pełni odpowiadać za swoje czyny. Lekarze zaznaczyli, że mężczyzna od kilku lat czuł się nerwowo chory, cierpiał na bezsenność oraz skarżył się na bóle żołądka i głowy. Gumulak twierdził też, że do kolejnych procesów z rodziną żony popychała go siła nadprzyrodzona, której nie mógł się sprzeciwić. Tłumaczył, że szwagra nie chciał zabić, ale tylko zranić i nastraszyć. Proces przeciwko zamachowcowi i jego wspólnikom rozpoczął się przed Sądem Wojewódzkim w Katowicach 15 czerwca 1966 roku. Prokurator postawił Janowi Marianowi zarzut zabójstwa, a Wincentemu przypisał pomoc w jego dokonaniu. Na ławie oskarżonych zasiedli również dwaj mężczyźni, którzy dostarczyli skradziony z kopalni amonit. Szczególnie ciekawe informacje przedstawił specjalista badający bombę. Okazało się, że ładunek nie był dobrze zabezpieczony i mógł wybuchnąć w trakcie jazdy na motocyklu, rowerze lub w placówce pocztowej. Jan Gumulak nie wykazywał żadnej skruchy i nieustannie starał się zrzucić całą odpowiedzialność na dawnych kompanów. Upierał się, że za zabójstwo powinien być sądzony wyłącznie Marcin, ponieważ to on zrobił i wysłał diabelską maszynę. Twierdził też, że do popełnienia zbrodni namawiał go Wincenty takimi słowami: tyś jest głupi na cały łeb. Jakby mi zrobili taką krzywdę co tobie, to dawno bym z nimi skończył. Niedorozwinięty Marian przyznał się do winy tylko częściowo. Tłumaczył, że co prawda złożył bombę, ale ściśle według instrukcji elektryków, bo sam nie byłby zdolny jej wymyślić. Zeznania chłopaka potwierdzała opinia biegłych, która brzmiała: jego zdolności są typu odtwórczego, a nie twórczego, co oznacza, że musi on mieć wzorzec, który rozumie i zobaczy, a potem odtworzy. Z kolei Wincenty zapierał się, że nigdy nie rozmawiał z Gumulakiem na temat wybuchowego urządzenia, a u Mariana faktycznie z nim był, ale wyłącznie w celu zakupu lornetki.
Choć sąd dysponował już ekspertyzami psychiatrów wykonanymi przed pierwszą rozprawą, zlecił powtórne zbadanie głównych oskarżonych innej parze lekarzy. Ich opinia była w pełni zgodna z twierdzeniami poprzedników. Decyzję dotyczącą pięciu przestępców ogłoszono już 9 lipca. Jan Gumulak został skazany na śmierć oraz utratę praw publicznych i obywatelskich na zawsze. W uzasadnieniu wyroku znalazły się słowa o mściwości, złośliwości, nieludzkim podstępnym działaniu z premedytacją i braku żalu za podwójne morderstwo. Wykonawca bomby, Marian K., otrzymał karę w wysokości 15 lat, a elektryk Wincenty H. 6 lat pozbawienia wolności. Dwaj górnicy z zakładów Waryńskiego, którzy uczestniczyli w przekazaniu ładunku wybuchowego, również nie uniknęli sprawiedliwości. Pośrednik Paweł W. otrzymał rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata, natomiast strzałowy Jan T. 2 lata więzienia i 4000 grzywny. Po zakończeniu procesu tylko obrońca Pawła nie wniósł rewizji do Sądu Najwyższego. Janowi udało się zyskać 8 miesięcy wolności, ale Marian i Wiktor usłyszeli dokładnie te same wyroki. Najwięcej do wygrania, bo swoje życie miał Gumulak. Jego głowę zaprzątały jednak inne problemy. Po rozprawie przed sądem w Katowicach jeden z mecenasów odwiedził go w celi, żeby uzgodnić dalsze kroki prawne. Jan bardziej interesował się wtedy poprzednimi procesami niż ostatnim zakończonym karą śmierci. Mimo to adwokaci mężczyzny wywiązali się ze swoich obowiązków. Dwaj z nich wskazali, że sąd pierwszej instancji nie wziął dostatecznie pod uwagę stanu psychicznego skazanego oraz argumentowali, że zawrotna liczba przegranych spraw miała na niego ogromny, niszczycielski wpływ. Do walki o zmianę druzgocącego wyroku przyłączył się również trzeci obrońca, który podkreślał brak wykonania jakichkolwiek badań mózgu. Nowy obrońca skierował pismo z konkretnymi pytaniami do doktora Feliksa Kaczanowskiego, dyrektora Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Pruszkowie. Lekarz ten był słynnym biegłym sądowym do spraw psychiatrii. W przeszłości opiniował m.in. w głośnych procesach Jerzego Paramonowa i profesora Tarwida. Jako współautor pracy naukowej pod tytułem Pieniacze był autorytetem w kwestii tzw. obłędu pieniaczego. Kaczanowski w odpowiedzi na zapytania prawnika stwierdził: idea nadwartościowa, a taką stwierdzono u Jana Gumulaka, należy do objawów patologicznych. Tam, gdzie występuje taka idea, trzeba rozpoznawać paranoję, a więc przewlekłą i trudno uleczalną psychozę, względnie reakcję psychopatyczno-paranoiczną, czyli reakcję o cechach psychozy, która to reakcja może po pewnym czasie i w pewnych warunkach wygasać. Skoro zaś biegli rozpoznali u Jana Gumulaka przewlekłą aktywność pieniacza, uzasadnioną ideą nadwartościową, to tym samym przesądzili rozpoznanie na rzecz paranoi albo paranoicznej reakcji u psychopaty. 5 stycznia 1967 roku Sąd Najwyższy ogłosił: opinie biegłych psychiatrów, zwłaszcza w tak zasadniczej sprawie, gdy oskarżony zostaje skazany na karę śmierci, nie mogą budzić najmniejszych wątpliwości. Przypadek zamachowca z Rogoźnika został więc skierowany do ponownego rozpoznania, a samego oskarżonego poddano obserwacji szpitalnej i wszechstronnym badaniom psychiatrycznym. Gumulak przebywał w pruszkowskim zakładzie aż 1,5 roku. Jako szczególny przypadek paranoi pieniaczej był nawet prezentowany na posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W międzyczasie trzej znani specjaliści wydali książkę pod tytułem Psychiatria w procesie karnym. Autorzy napisali w niej: obłęd pieniaczy, paranoia querulatoria, zdarza się często w praktyce biegłych. Ta postać reakcji paranoicznej występuje m.in. u osób psychopatycznych. Momentem wyzwalającym obłędne pieniactwo jest niejednokrotnie drobna krzywda, która jest powszednim wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Czasem chorobliwe pieniactwo występuje po przegranym procesie sądowym. Czasem zdarza się, że osoby dotknięte obłędem pieniaczym ranią, a nawet zabijają swoich domniemanych wrogów.
Problem tej przypadłości w kontekście sprawy z Rogoźnika poruszyła też Maria Osiadacz w zbiorze reportaży sądowych pod tytułem W kręgu zbrodni. Dnia 29 maja 1969 roku w Katowicach rozpoczęła się kolejna rozprawa. W opinii lekarzy z Pruszkowa Jan w momencie popełnienia czynu był osobą kompletnie niepoczytalną. Natomiast zdanie kolegów z konkurencyjnych szpitali nie zmieniło się. Eksperci nadal uważali, że oskarżony powinien odpowiadać za swoje czyny. Mimo to zaproponowali tak zwany superarbitraż psychiatryczny, czyli wykonanie badania przez jeszcze jeden renomowany zakład psychiatryczny. Sąd przychylił się do tej sugestii i skierował Jana do kliniki psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie. Mężczyzna przebywał w niej przez wiele miesięcy, do lutego 1970 roku. Ostatecznie krakowscy lekarze, podobnie jak specjaliści z Pruszkowa, uznali, że Gumulak cierpi na obłęd pieniaczy. Dlatego miał całkowicie zniesioną zdolność rozumienia czynu i kierowania swoim zachowaniem. Ponadto stwierdzili u niego m.in. uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego oraz zanik zewnętrzny i wewnętrzny mózgu. Tak kategoryczna opinia przekonała 5 sędziów Sądu Wojewódzkiego w Katowicach o niemożności skazania Jana. 3 września 1970 roku mężczyznę uniewinniono, ale równocześnie uznano, że w poważnym stopniu zagraża on porządkowi publicznemu i skierowano go na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Okoliczne placówki były jednak przeludnione. Dlatego ponad miesiąc szukano odpowiedniego miejsca. W międzyczasie Gumulak zakwaterowany w areszcie w Bytomiu nie pozostawał bezczynny i słał coraz to nowe pisma pod adresem sędziów oraz ministra sprawiedliwości. Ostatecznie pieniacz 17 października trafił do szpitala w Lubińcu. W trakcie pobytu pracował w warsztacie i zachowywał się poprawnie bez objawów psychozy. W styczniu 1972 roku został przeniesiony do zakładu w Pruszkowie. Już 4 miesiące później dr Kaczanowski wystosował pismo do prezesa Sądu Wojewódzkiego, w którym przekonywał, że stan psychiczny pacjenta uległ kapitalnej poprawie, więc powinien on wyjść na przepustkę. Choć wówczas wniosek został odrzucony, zabójca nie musiał już długo czekać na powrót do społeczeństwa. 18 lipca 1973 roku Sąd Najwyższy zarządził zwolnienie Jana z przymusowej izolacji. Stefania Gumulak zadeklarowała, że zadba o przeprowadzkę do innej miejscowości. Tak się jednak nie stało. Jej ozdrowiały mąż stracił kontakt z psychiatrami i znów zaczął się oddawać dawnym rozrywkom. W 1975 roku przed sądem rejonowym w Będzinie procesował się z własnym bratem o majątek po zmarłym ojcu. Jest to ostatni znany ślad po mściwym pieniaczu z Rogoźnika. Z okazji przekroczenia 100 tysięcy subskrypcji kanału Opowiem Ci Historię, chcę urządzić taką małą serię Q&A, czyli pytań i odpowiedzi, więc jeśli macie do mnie jakieś pytania, proszę piszcie je pod tym filmem, ja postaram się na nie odpowiedzieć w takim specjalnym materiale, który opublikuję na naszej grupie Opowiadacze Historii. Ten odcinek powstał na podstawie archiwalnych wydań Życia Bytomskiego i Tygodnika Ziemi Tarnogórskiej Gwarek, książki Marii Osiadacz W kręgu zbrodni, książki Tadeusza Dyniewskiego Zbrodnia, zdrada, kara, Pitawal Śląski, książki Przemysława Semczuka Czarna Wołga, książki Jerzego Kiżyńskiego Alfabet zbrodni. Pełna lista źródeł znajduje się w opisie odcinka.